A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Bena Jopa. Kończymy nasz historyczny spacer po ulicy generała Jarosława Dąbrowskiego, choć do odwiedzenia zostało nam kilka ciekawych miejsc. To tu, przed II wojną światową, przy ulicy Dąbrowskiego 71, wybudowany został zakład wychowawczy i sierociniec w zespole Ojców Saletynów. Wszystko stało się za sprawą pomysłu znanego rzeszowianina, księdza prałata Juliana Łukaszkiewicza, który z okazji 50-lecia kapłaństwa w dniu 8 września 1931 roku zakupił dwie morgi placu przy ulicy Dąbrowskiego z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła. W zakładzie otwarto również kaplicę dla wiernych, w której zapoczątkowano kult Matki Bożej Saletyńskiej. W czasie II wojny światowej Niemcy usunęli Saletynów i zajęli zakład dla swoich potrzeb. Po wojnie Saletyni powrócili do zniszczonego budynku, prowadząc duszpasterstwo dla wiernych, a następnie nowicjat. W latach 1979-1983 tuż obok wybudowano kościół ku czci Matki Bożej Saletyńskiej, którego poświęcenia dokonał 18 grudnia 1983 roku biskup Ignacy Tokarczuk. Zanim w ostatnich latach pokoju przed II wojną światową zakład wychowawczy wrósł w pejzaż okolicy, po drugiej stronie ulicy rozpoczęła się kolejna budowa. To powstawało osiedle dla pracowników państwowych zakładów lotniczych, nowo wybudowanych dla Centralnego Okręgu Przemysłowego. Inwestycje zlokalizowano między linią kolejową Rzeszów-Jasło a ulicą Dąbrowskiego. Miało się składać 17 trzykondygnacyjnych bloków oraz dwóch willi dla dyrektora i jego zastępców. Do wybuchu wojny wzniesiono obie wille oraz 9 bloków robotniczych. Rzecz była na tyle unikatowa na skalę kraju, że przedwojenny periodyk Dom Osiedle Mieszkanie, taki protoplasta współczesnych pism o urządzaniu wnętrz, 4 kwietnia 1939 roku opublikował duży artykuł pod tytułem Wzorownia mieszkaniowa w kolonii robotniczej Państwowych Zakładów Lotniczych w Rzeszowie. W tekście znalazły się fotografie, plany mieszkań, kosztorysy urządzania wnętrz z dwóch wyposażonych na sposób modelowy rzeszowskich mieszkań. Bloki pochodzące z lat COP-u są wciąż użytkowane, a przeprowadzane w latach późniejszych remonty nie wpłynęły znacząco na ich architekturę. Niejako uzupełnieniem osiedla był zlokalizowany po drugiej stronie ulicy Dąbrowskiego hotel pracowniczy, wybudowany również dla państwowych zakładów lotniczych. Jego inwestorem i właścicielem był baron Stefan de Rob z Poznania, którego mieliśmy okazję poznać przy okazji opowieści o przedwojennym hotelu przy ulicy Asnyka. Obiekt przy ulicy Dąbrowskiego ma interesującą bryłę i efektowne, ekspresyjne naroże. Po II wojnie światowej w pobliżu osiedla PZL wybudowano socrealistyczne osiedle Dąbrowskiego z dołem kultury WSK oraz budynek ówczesnej komendy milicji obywatelskiej. Copowska architektura zrosła się z tą powojenną nad wyraz trwale i dzisiaj nawet nie widać szwów na tym łączeniu. Jeszcze w latach 60. na dawnych Rudkach i Wygnańcu zrealizowano wielofunkcyjny tzw. blok międzyosiedlowy z 11 piętrami wykonany po raz pierwszy w Rzeszowie w technologii wielkopłytowej, szybko ochrzczony mianem szafy. I właśnie tu zakończymy nasz wieloodcinkowy spacer po ulicy Dąbrowskiego.